Cześć, witam w kolejnej lekcji odnośnie programowania w Javie z wykorzystaniem środowiska GreenFoot. Dzisiaj napiszemy program, a w zasadzie grę, w której kot będzie zjadał spadające pizze. No, w dodatku będzie biegał w obie strony, machał nóżkami, cieszył się po zakończonym jedzeniu. No, różne tego typu animacje. Do mojego projektu potrzebne będą dodatkowe grafiki. Grafiki te pobrałem ze strony autorów GreenFoota, jednak wgrałem je do swojej strony, żeby łatwiej było je znaleźć. Czyli wchodzimy na stronę edukacja.b7.pl, do działu informatyka++ i tu szukamy lekcje GreenFoota. No, nie ma tu na razie jeszcze za dużo, nie wiadomo w którym momencie będziesz, drogi widzu, oglądał ten program. Wtedy możliwe, że wystrój strony się już troszeczkę zmieni. Postaram się jednak nie usuwać tego pliku, tak jak jest to pokazane. W grafikach do projektu, pierwsza z grafik, bo właśnie ten pierwszy projekt w tej chwili będziemy wykonywać, pobieram, zapisuję, szybkie pobranie i pobrał mi się zestaw grafik. Tak, możemy sobie zobaczyć na przykład cat seed. Jest kotek siedzący, cat dance, tańczący. Wszystkie te grafiki będziemy mogli wykorzystać w naszym projekcie. Na chwilę obecną trzeba by te grafiki przegrać w odpowiednie miejsce. Czyli jakie? Zaczniemy od założenia nowego projektu. Czyli scenariusz, nowy scenariusz Java. No, może być to w dokumentach. Nowy folder, powiedzmy, projekty. GreenFoot. Nie naciskamy Enter, ponieważ wtedy ten katalog zostanie wykorzystany jako katalog z projektem, a nie o to chodzi. Klikam do środka i teraz będzie kocik zjadający pizzę. Ok, chwilka oczekiwania i został uruchomiony projekt GreenFoota o nazwie kocik zjadający pizzę. Z stworzonym pustym światem w postaci białej kartki. Teraz właśnie będziemy wgrywać grafiki w odpowiednie miejsce. Czyli dokumenty, projekty GreenFoot, kocik zjadający pizzę i tu jest katalog na obrazki, images. OK. Kopiujemy wszystkie. Na początek wszystkie nie będą potrzebne, ale z czasem się przyda. Grafiki skopiowane. Teraz nasz świat, po którym będzie biegał kotek, jest bardzo mały. Jest to świat o rozmiarze 600x400. Będziemy go powiększać, ale zanim powiększymy, zwiększę troszeczkę czcionki tutaj, żeby wszystko było dobrze widoczne. OK. Jest teraz już większy edytor. No, 800 na 600 spokojnie powinno wystarczyć. Chwila oczekiwania. Jest świat, no, troszeczkę większy. I teraz należy światowi przypisać tło. Czyli prawym klawiszem na My World, Set Image. No i można wykorzystać cegiełki, które tutaj są już wgrane właśnie z tamtego zestawu. Ja wykorzystam jednak troszeczkę co innego, dlatego że biały kod na tle cegiełek może być słabo widoczny. Wrzucę go może na jakieś bardziej, ale znowu na ciemnym tle pizza będzie słabo widoczna. A, zostawmy może jednak te cegiełki, które są według projektu. Dobrze, mamy świat, jest sobie ceglana ściana i wzdłuż tej ściany biegał będzie kot. Czyli wśród aktorów muszę utworzyć nową klasę kot. New subclass. Klasy nazywamy zawsze dużą literą. Nazwę ją kocik. No i na początek wybiorę jej obrazek siedzącego kota. OK. Kot jeszcze się nie pojawił, gdyż jest to dopiero stworzona klasa. Teraz trzeba utworzyć obiekt tej klasy i umieścić go w jakimś miejscu ekranu.
No, można to zrobić na kilka sposobów. Ja wykorzystywałem sposób najprostszy, czyli trzymałem klawisz Shift, no i wtedy umieściłem sobie kota gdzie chcę. Ta metoda jest o tyle niefajna, że po resecie kot znika. Trzeba go za każdym razem umieścić na nowo. Jak zrobić, żeby nie znikał? Otóż pod prawym klawiszem znajdziemy przycisk Save the World. Niestety, z niewiadomych mi przyczyn, ten przycisk nie zawsze działa. Czasami działa, jeżeli nie działa, trzeba wyłączyć Greenfoota, ponownie go dodać. No, ale powiedzmy, że zapisałem. No właśnie, nie działa. A więc nie będę go wykorzystywał, nie będę zapisywał tego kota. Od razu zacznę hardkorowo samodzielnie umieszczać kota na świecie. No, jak działa Greenfoot? Na samym starcie, po uruchomieniu lub po każdym resecie od nowa, tworzony jest nowy świat, świat opisany według klasy MyWorld, zapisanej tutaj z prawej strony. Wchodzę więc do kodu źródłowego MyWorld i znajduje się tutaj konstruktor public MyWorld, coś co wywoływane jest jeden jedyny raz po uruchomieniu lub po resecie naszej gry. W tym miejscu dodamy więc kocika. Dwa ukośniki oznaczają komentarz. Mogę więc w ten sposób sobie opisywać swój program. Żeby dodać kocika, muszę zrobić add object. I teraz co dalej? Po pierwsze, co mam dodać do świata? Czyli na przykład new kocik. Tak? Nasz obiekt, przypominam, jest klasy kocik przez duże K, new kocik, przecinek. No i teraz w którym miejscu świata? No właśnie, zgaduj zgadula. Na chwilę zakomentuję to, bo inaczej będzie błąd i Greenfoot nie pozwoli mi tego sprawdzić. I umieszczę sobie kocika ręcznie, powiedzmy, że w tym miejscu. I pod prawym klawiszem wyszukam polecenie inspect. Pojawia się informacja o tym, co to jest za obiekt, w którym miejscu jest położony. No, jak widać, jest tu 387 na 541. Ta wartość mnie będzie interesowała, czyli wracam do świata, odkomentowuję add obiekt 347 na, no już zapomniałem, jakie to były wartości, 541. Zobaczymy, czy dobrze zapamiętałem. OK. Zamykam, czekam chwilkę. Kocik jest. Reset, jest, reset, jest, reset, jest. Nawet go przesunę w inne miejsce. Reset, jest. Czyli za każdym razem, kiedy tworzony jest od nowa świat, umieszczany jest na nim kocik jako jeden obiekt, przedstawiciel klasy kocik. Teraz nasz kod będzie miał się poruszać w prawo i w lewo. Czyli trzeba to oprogramować. Wchodzę do klasy kocik i tutaj mam dla odmiany, nie mam konstruktora, ale mam jedną metodę. Metodę public void act. Act, czyli działaj po angielsku, prawda? I tak jak jest opisane, act działa to, co chcemy, żeby kocik robił. I ta metoda jest wywoływana zawsze, kiedy naciśniemy przycisk act albo przycisk run w naszym środowisku Greenfoota. Tutaj na dole znajdują się dwa przyciski Act, które pojedynczo wywołuje metodę Act, albo Run, które powoduje, że metoda Act jest wywoływana, wywoływana, wywoływana. Tak? No, można to łatwo pokazać, wpisując tutaj polecenie Move, czyli przesuń się o jeden kroczek. Tak? I teraz chwila rezerw i Act. Act, 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 Act. Kocik się przesuwa za każdym razem, kiedy naciskam akt. Jeżeli nacisnę run, no to będzie się przesuwał w kółko i w kółko i w kółko. No, mogę zapauzować, ponieważ run powoduje wywoływanie metody akt wielokrotnie na okrągło, w kółko i w kółko. Dobrze, wracam do naszego kocika i teraz nasz kocik, tak, drogi Microsoft zapytał mnie, jak oceniam proces uaktualnienia do systemu Windows. Nie ma to nic wspólnego z Greenfootem. Oceniam tak sobie, ale i tak Windows 10 lepszy niż 7.
Dobrze, więc wracam do tematu. Chciałbym naszego kota sterować klawiszami. Czyli chciałbym mieć coś takiego. Jeżeli klawisz w prawo naciśnięty, kot ma przesunąć się w prawo. Jeżeli klawisz w lewo naciśnięty, kot ma przesunąć się w lewo. Ok. No, w ten sposób mamy opisane założenia. Teraz trzeba to oprogramować. Jak wykryć naciśnięcie klawisza w prawo? Otóż zapytamy naszego greenfoota, czyli greenfoot.isKeyDown right. I to jest, można powiedzieć, pytanie, tak? Greenfoocie, czy jest klucz wciśnięty w dół, nie klucz, tylko, przepraszam, klawisz w tym przypadku, w dół. Klawisz jaki? No, w nawiasie podajemy, że chodzi o right, czyli w prawo. Tutaj będzie nam potrzebne left, w lewo, ale do tego za chwilę. No, ale to na razie go pytamy, żeby powiedział prawda lub fałsz. Teraz należy to wykorzystać, czyli if, jeżeli, no, został wciśnięty klawisz w prawo, to co wtedy? No nie ma słówka to, tylko piszemy od razu co wtedy. No to wtedy mów o 1, czyli tylko wtedy, kiedy klawisz w prawo wciśnięty. Natomiast w przypadku klawisza w lewo, analogicznie if, na, gdzieś mi uciekło, mów, ale tym razem od minus 1, żeby kod przesunął się w lewo. No, wypróbujemy, czy to działa. Da-da-da-dam. Run. Nic się nie dzieje, ale teraz naciskam na klawiaturze strzałkę w prawo. Pięknie, kod się przesuwa. Puszczę strzałkę, kod stoi w lewo. Przesuwa się. No, przesuwa się tak sobie dosyć pomału. Nie wiem, czy takie szybkie przesuwanie byłoby zadowalające. Więc chciałbym zmienić wartość przesuwania na przykład na 5. Spróbujemy, czy 5 będzie dobrze. Oczywiście najpierw run, zanim to zadziała. O, teraz kod już dosyć szybko pomyka po ekranie. Tak, doszedł do ściany, dalej nie idzie, także nie muszę się martwić tym, że mi gdzieś ucieknie. Zatrzymał się sam na ścianie, tak działa domyślnie GreenFoot. Można to oczywiście zmienić. No dobrze, czyli mamy przesuwanie w prawo, lewo załatwione. No to teraz potrzebne są spadające pizze, które kocik będzie zjadał. Na razie jeszcze kocik nie macha nóżkami, przesuwa się tak dosyć nudnie, ale do tego jeszcze dojdę. Na razie pizzę. No więc nowy aktor na naszej scenie, nowa klasa aktorów tak naprawdę. Pizza. I w naszej pizzy. Pizza serowa, prawda? Jest pizza. Teraz tak, pizzę oczywiście mógłbym poumieszczać ręcznie w różnych miejscach, ale nie o to chodzi. Te pizze będą musiały spadać z sufitu i spadać w dół, a kocik będzie się przesuwał na boki i łapał spadające pizze. Więc za każdym razem te pizze będą się tworzyły od nowa. Nie mogę ich więc tworzyć jeden raz w świecie. Tylko muszę je tworzyć za każdą jakby rundą, za każdym klawiszem akt, prawda, który za każdym ruchem, turą, od nowa, od nowa, od nowa. No ale dalej będzie tworzył je świat. To świat pada pizzami, prawda? Więc wchodzę do świata. No i co by mi się tu przydało? Przydałaby mi się metoda akt. Coś właśnie, co wykonuje się wiele razy. Nie ma takiej metody, ale to nie znaczy, że nie można jej samemu napisać. Ona zadziała. Tylko twórcy GreenFoota nie przygotowali jej tutaj domyślnie. Czyli wpisuję public void act. Musi być właśnie w ten sposób to zrobione. Nawias klamrowy otworzyć, nawias klamrowy zamknąć, prawda? W tym momencie, ok, mam stworzoną metodę act. Metodę, która będzie wywoływana w kółko, w kółko i w kółko. No, więc tu chciałbym tworzyć pizzę. No i podobnie jak było z kocikiem. Add object
New. Tym razem pizza. No i teraz w jakim miejscu? Greenfoot mierzy układ współrzędnych od lewego górnego rogu. Tu jest 0,0. Nie tak jak w iloczynie kartezjańskim znanym z matematyki, gdzie mamy 0,0 w lewym dolnym rogu. Tutaj 0,0 jest w lewym górnym rogu. Czyli wszystko, co jest w dół, jest x-em, przepraszam, y-kiem, ale zwiększającym się, tak, 1, 2, 3, 4 i tak dalej, tak. A wszystko, co jest w bok, jest x-em zwiększającym się. Czyli jeżeli nasz świat ma rozmiar 800 na 600, to mamy od tego punktu 0 do 800, no i tu 600 na wysokość, czyli od 0 do 600. Nasze pizze mają się pokazywać na samej górze, czyli y ma wartość 0. No więc tu, gdzie będzie jakieś x, powiedzmy, i 0, tak? Ale nie wiemy, jakie x. Greenfoot nam ten element podkreślił, prawda? Nie wiadomo, co to jest za x. Chciałbym, żeby te x było losowe. Czyli int, jakaś losowa liczba x równa się. I teraz, jak wylosować liczbę w Greenfoocie? Greenfoot.get random number. OK. I podajemy zakres, jaki chcemy losować. Od 0 do. Na szerokość było 800, tak? Czyli to wylosuje liczby od 0 do 800. Wylosuje. OK. I teraz tu utworzymy pizzę na pozycji x. Już wiadomo, co to jest x, bo x zostało tutaj wcześniej zadeklarowane. Ja jeszcze włączę jedną rzecz w ustawieniach. Teraz po zamknięciu w nowym Greenfoocie trzeba zamknąć. Tak, pojawiają mi się teraz numerki linii, łatwiej mi się będzie poruszało i omawiało. Czyli w linii 27 mam int x, czyli zmienna x w pamięci, zmienna całkowita na liczby całkowite, wylosowana, no i dodajemy pizzę w wylosowanym miejscu. Sprawdzę, jak to działa. Run. Och, mnoży się u góry mnóstwo pizz. No nie spadają, no nic dziwnego, w końcu nie napisaliśmy jeszcze kodu spadania. Ale pełno pizz tam się mnoży i pojawia, zatrzymam, bo nie o to chodzi. Spadanie pizzy będzie już cechą pizzy, nie świata. Świat utworzył pizzę i teraz pizzo radź sobie sama nam po tym świecie ponurym. W związku z tym do klasy pizza, bo wszystkie te pizze są obiektami tej klasy, dopiszemy w metodzie act spadanie. No, przesuwanie w prawo, w lewo proste, tak? Już wiemy, że w prawo byłoby to move 1. No ale pizza ma spadać. No tak, ale jeżeli pizzę obrócimy o 90 stopni, to będzie ona prawo, lewo miała z naszego punktu widzenia góra, dół. Czyli turn, obróć o 90 stopni, przesuń o 1 w dół, ale potem obróć z powrotem. Czyli ten minus 90 stopni. Dzięki temu pizza niezauważalnie dla nas obróci się o 90 stopni, przesunie w prawo i obróci o minus 90 stopni, wróci na swój stan, swój kształt właściwy. No, spróbuję, czy to działa tak jak trzeba. Run. No, pizze ślicznie spadają. Jest ich zdecydowanie za dużo, kod nie da rady ich tylu przejeść, więc w następnym kroku zastanowimy się, co zrobić, żeby kod jakoś te pizze przejadł, żeby nie było ich tak dużo. No i zastanowimy się, co zrobić z odpadkami, które teraz tu na dole się gromadzą, a nie znikają. No dobrze, zacznijmy mnożyć słabiej pizzę. Wracamy do świata, My World, edycja My World. I tutaj mamy tworzenie pizzy. Ale kiedy ona się tworzy? Za każdym przebiegiem akta. Czyli program robi akt, akt, akt. Z jaką szybkością? No, z taką, jaką tu zadamy suwakami na dole. Jeżeli zmniejszę prędkość, to wolniej się wszystko dzieje, ale i wolniej się też pizze przesuwają. Czas w naszej grze zwolnił. Jeżeli przyspieszę,
no to pizze bardzo szybko się przesuwają i bardzo szybko się tworzą, do tego stopnia, że mój komputer już w tej chwili nie wyrabia, więc zatrzymam to, bo jest ich tu mnóstwo i ogromnie to po resecie będzie widać, że o, lecą szybciej, potem coraz wolniej, bo tych pizz jest coraz więcej i komputer musi je wszystkie obsługiwać. No i w związku z tym akt jest wywoływany coraz wolniej, bo są miliony pizz, dla których wywoływany jest akt. No więc właśnie, skoro tak, no to chciałbym, żeby to robiło tylko raz na jakiś czas. No, jak takie coś osiągnąć? Otóż wylosuję sobie na początek int szansa równa się green food. Get run. I na przykład 300. Ok. W ten sposób wylosuję liczby od 0 do 300. Po co mi ta szansa? Otóż chcę mieć szansę na przykład 1 na 300. Czyli średnio raz na 300 uruchomień ma się wylosować pizza. Mówię tak, średnio, losowo. Czyli czasami będą się losowały częściej, czasami rzadziej. Raz na 300 razy. No to tak, jeżeli szansa będzie mniejsza niż 1, to pokaż pizzę. Takie jest nasze założenie, czyli raz na 300. Mniejsza lub równa, tak? Mniejsza lub równa 1. Ok, no to teraz zapiszemy to w języku Java, czyli jeżeli szansa mniejsza bądź równa 1, no to co wtedy? No to wtedy właśnie losuj położenie i dodawaj pizzę. Czyli całość wziąłem w nawiasy klamrowe. I tu jeszcze przy pomocy tabulatora zrobię wcięcia, żeby było widać wyraźnie, że ta część jest wykonywana tylko dla szansy mniejszej lub równej 1. Jeżeli szansa będzie 2, 3, 4, 5, 6, aż do 300, to nie zostanie wykonane. Czyli jaka jest szansa, że wylosuje się jedynka? No, 1 na 300. Run. Aha, mam szybki świat ustawiony. Szybką prędkość, ok. No i widać już, że te pizze spadają zdecydowanie rzadziej. Losują się, spadają. O. Przy pomocy tego parametru tutaj, przepraszam, w świat wchodzę. Przy pomocy parametru tutaj 300 mogę zwiększać lub zmniejszać szansę. Jeżeli dam 1 na 100, no, będą częściej pizze spadały. Teraz lecą częściej, lecą zdecydowanie gęściej. Jeżeli tutaj zmienię na 500, no to w ogóle trzeba długo, długo czekać, aż nadleci pizza. No, tu akurat dwie się wylosowały pod rząd, ale teraz znowu długo, długo nic. Myślę, że 300 w moim przypadku jest takim rozsądnym kompromisem. Także tutaj 300, ta wartość na razie zostaje. Dobrze, czyli załatwione jest spadanie pizzy, załatwione jest przesuwanie kota, tak? Kąt się przesuwa prawo, lewo, pizza spada, można suwakiem przyspieszyć troszeczkę czas, ale kot oczywiście pizzy nie zjada, no i dodatkowo pizza odkłada się na podłodze, co nie jest no tutaj dobrym pomysłem, żeby to jedzenie zalegało i kot po nim deptał. Ale co z tym, to w następnym odcinku. Do zobaczenia.